Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i bardzo krótki, ale ciekawy problem, na kogo wypisać zwolnienie po ustaniu zatrudnienia pracownika. 27 maja bieżącego roku dostałem wypowiedzenie umowy o pracę, która była na czas określony. Dnia tego samego otrzymałem zwolnienie, które kończy mi się z końcem okresu wypowiedzenia, czyli 12 czerwca. Natomiast dziś, już po tym zwolnieniu 13 czerwca, otrzymałem kolejne zwolnienie lekarskie, ale w okienku 21 NIP płatnika składek był wpisany NIP mojego pracodawcy, no ale przecież umowa z nim się już parę tygodni temu skończyła. Czy jest to dobrze wypełnione L4? Pozdrawiam, Łukasz. No cóż mogę powiedzieć, no to zwolnienie po prostu zostało dobrze wypisane, poprawnie, czyli właśnie na tego wspomnianego poprzedniego płatnika składek. Nowe druki zwolnień nie mają już rubryki na wpisywanie tak zwanej skróconej nazwy płatnika, która tak na dobrą sprawę nigdzie nie była zdefiniowana, a stanowiła poważny problem dla lekarzy, co tam wypisywać, szczególnie jak pracodawca był, że tak powiem, konfliktowy i sobie tam wymyślał różne dziwne skrócone nazwy pracodawcy, łącznie z wypisaniem pełnej nazwy z rejestru, prawda? No, także jeszcze raz pamiętamy, po ustaniu zatrudnienia wpisujemy w to pole 21 NIP poprzedniego płatnika. Natomiast oczywiście, jak miałeś podobną sytuację, tradycyjnie zapraszam Cię do komentarzy w okienku pod tym wideo. Jak to wyglądało w Twoim przypadku, no, czy przypadkowo jakiś inny NIP wpisano. Natomiast podobne problemy poruszam tutaj na blogu zwolnienielekarskie.pl. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i koniecznie skomentuj to wideo.